Zarzut zabójstwa usłyszał 72-letni mieszkaniec Wałbrzycha, Waldemar O., który miał śmiertelnie ranić swoją konkubinę nożem. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzutów. Dramat rozegrał się w minioną sobotę w mieszkaniu przy ulicy Armii Krajowej. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, między parą doszło do awantury, w wyniku której mężczyzna chwycił za nóż i śmiertelnie ranił swoją 60-letnią konkubinę. Został zatrzymany przez policję, a w poniedziałek przesłuchany w prokuraturze, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia, które na obecnym etapie postępowania uznajemy za sprzeczne z poczynionymi ustaleniami faktycznymi. Względem mężczyzny wystąpiono o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i w dniu wczorajszym, 3 sierpnia, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu taki tymczasowy areszt zastosował na okres 3 miesięcy. Prokuratura nie ujawnia, co zeznał mężczyzna i jak wytłumaczył całe zajście. Zebrany materiał dowodowy pozwolił jednak na tym etapie na postawienie zarzutu i tymczasowe aresztowanie.